Kiedy wybucha wojna, a kiedy mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym czy operacją militarną? Czy znacznie słabszy przeciwnik, nie mający szans w pełnoskalowej wojnie, może osiągnąć swoje cele w wojnie zastępczej? Czy działa sam, czy jest częścią większej gry? Obecnie na świecie toczy się wiele konfliktów zbrojnych, ale czy to już jest kolejna światowa wojna? Wczesnym rankiem 7 października 2023 roku ponad 2000 bojowników Hamasu zaatakowało miejscowości południowego Izraela położone przy granicy ze Strefą Gazy. Uderzenie skierowane było przede wszystkim przeciwko izraelskiej ludności cywilnej. Spośród wszystkich 1269 ofiar śmiertelnych aż 816 osób było cywilami, a ponad 250 ludzi zostało uprowadzonych do niewoli. Podobny charakter znakomicie zaplanowanych operacji terrorystycznych o profilu asymetrycznym, choć o znacznie większej skali, miały kilkaset lat wcześniej grabieżcze wyprawy ord tatarskich na południowo-wschodnie ziemie Rzeczpospolitej. Polegały one na prowadzonych w dużym tempie operacyjnym i znacznym rozproszeniu, uderzeniach na ludność cywilną i porywaniu jej do niewoli oraz celowym, nieselektywnym niszczeniu infrastruktury mieszkalnej i gospodarczej. W przeszłości nasi przodkowie musieli przez kilkaset lat radzić sobie z tego typu zagrożeniami. Filmem tym upamiętniamy również 2,5 miliona brańców pojmanych do niewoli w strefie działania ord tatarskich w toku XVI i XVII wieku. Liczba ta pokazuje skalę białego niewolnictwa i jest większa niż łączna liczba pojmanych do niewoli mieszkańców Afryki w analogicznym czasie. Zapraszam na wielką opowieść o najazdach tatarskich na nasze ziemie w XVI i XVII wieku. Tak to już bywa w naszej historii, że co jakiś czas pojawia się postać, która pała nienawiścią do Polaków. Można by powiedzieć Polakożerca. Kantymir Murza, lider Ordy Budziackiej, który w 1624 roku, rozpędzony sukcesami wojskowymi, pisze bezczelny list do króla Zygmunta, a później posyła swoich czarnych Tatarów. Zawierając pod Chocimem pokój z sultanem Osmanem, przyrzekł król składać wysokiej porcie dary i nie pozwalać kozakom na żadne gwałty. Przyrzeczeń tych król jednak nie dotrzymał i nie wiadomo, czego on pragnie, ani też dlaczego postępuje tak niestosownie. Jeżeli król będzie tłumaczył się, że kozacy to rozbójnicy, którzy nie chcą go słuchać, a ci nadal będą wpływali na Morze Czarne i pustoszyli posiadłości sultana, to setki tysięcy odważnych sług padiszacha są gotowe nawet bez jego zgody, a niewielkiego wizyra pójść w obronę wiary państwa, dokąd ich tylko konie zaniosą. Gdy król spełni te obietnice, to Kantemir Pasza nie pozwoli Tatarom napadać na Polskę, a wtedy obie strony będą żyły w spokoju i przyjaźni. Jeżeli zaś król odmówi, to Pasza pokaże, co potrafi, a wówczas jego zagony pojada aż do Morza Białego. W naszej podróży po miejscach tatarskich tym razem zawędrowaliśmy na Podlasie do miejscowości Wasilków. Zgadza się. Pod Białymstokiem. Jest z nami Michał Sanczenko, który jest związany z fundacją Instytutu Uczestnictwa Konnego. A gościnnie jesteśmy dzisiaj w Muzeum Kultury Ludowej, też w tej miejscowości Wasilków, tak? Tak, tak, na terenie gminy Wasilków dokładnie. Powód, jaki nas tutaj sprowadził, to jest tatarskie wojowanie. Michał doprowadził do perfekcji ze swoją ekipą. Od razu wspomnę, że istnieje dokument, film, który pokazuje tą działalność. Dzisiaj tylko w tym filmie, tylko o wojskowości tatarskiej i konkretnie o wyposażeniu takiego wojownika tatarskiego, ordyńca,
nie, szczerze mówiąc, nie wiem skąd ta nazwa się wywodzi, ale wiem, że od Ordyńca chyba pochodzi nazwa Ordynka. Zgadza się. I to może... Od Ordy. Zaczniemy od Ordynki, tak? Czy? Możemy, możemy. Najchętniej sięgał Tatar po Ordynkę. I po łuk. I po łuk. Równie często to jest dyskusyjne. Źródła podają, że najczęściej Tatarzy używali łuku jako broni zaczepnej oraz dalekiego zasięgu. Oczywiście jak się już pozbyło wszystkich strzał, to było zwarcie i była walka na szable albo na przykład na kiścienie. Tak? Używali Tatarzy również włóczni albo inaczej mówiąc rochatyny, czyli długiej broni drzewcowej, używanej konno. Co było na wyposażeniu wojownika tatarskiego po kolei? Tak, Tatarzy to jest lekka jazda tatarska, więc tutaj nie zobaczymy jakichś pancerzy stalowych, dużego uzbrojenia ochronnego. Były to jednostki, które poruszały się bardzo szybko, błyskawicznie, mogły zmieniać kierunki, pokonywać duże odległości, w związku z tym, że była to lekka jazda. Tak? I na standardowym wyposażeniu tatarskiego wojownika to była właśnie szabla, czyli ordynka. Pokażmy. Tak, tutaj mamy przykład bardzo ładnie wykonanej szabli, repliki szabli, która znajduje się w Muzeum Czartoryskich. Jest to szabla wykonana przez znakomitego polskiego szabelnika Zbigniewa Juszkiewicza. Jest to bardzo, bardzo precyzyjnie i bardzo wiernie odtworzony egzemplarz, gdzie na przykład jest naturalna, prawdziwa skóra płaszki, czyli płaszczki wodnej, czyli rai. No, szable tatarskie charakteryzowały się małą krzywizną, bardzo małym jelcem. Służyły głównie do walki konno, a nie do pojedynków czy do fechtunku. Czyli można, nie wiem czy się mylę, popraw mnie, jeżeli się mylę, czyli po prostu nie przeszkadzało to na koniu. Zbyt duży jelec, kabłąk. To... Tak, można było szybko chwycić, dobyć szabli, a z racji tego, że pojedynek odbyła się konno, więc te starcia były krótkie, błyskawiczne, nie była potrzebna duża ochrona dłoni, tak jak to wyglądało, było wymagane przy pojedynkach pieszych, tak, szermierzy spieszonych, tak, żołnierzy spieszonych. Jest z nami dzisiaj również Darek Szechidewicz, nasz przyjaciel, nasz łucznik pieszy, już wkrótce konny, a przede wszystkim oryginalny przedstawiciel Tatarów podlaskich. I na przykładzie Darka możemy tutaj dokładnie zauważyć typowe wyposażenie wojownika tatarskiego. Zaczniemy od całego stroju. Na głowie futrzana z długim na kark opadającym opadającą częścią chroniącą szyję. Czasami, możemy Darku wymienić jeszcze czapkę, czasami co znaczniejsi i bogatsi Tatarzy mieli też na głowach, tak jak w Polsce, polscy pancerni, misiurki. Później kaftan, dosyć długi, z rozcięciami po bokach, tak żeby można było wsiadać i dosyć wygodnie jeździć konno. Spodnie szerokie, tak zwane szarawary i buty z wysoką cholewką do jazdy konnej. W lewym ręku długa broń drzewcowa, czyli tak zwana dzida albo rochatyna, służąca do walki również z konia. Gdy pozbędziemy się rochatyny, to na lewym biodrze można było sięgnąć po szablę. Szabla, tak zwana ordynka albo smyczek. Na lewym boku również mamy łubie, w którym znajduje się łuk, a na prawym biodrze kołczan otwarty i w nim przewożono około między 20 a 30 strzał. No i oczywiście były dodatkowe jakieś elementy typu sakwy czy nóż za pasem, tego typu uzbrojenie, wyposażenie jeźdźca było typowe w XVII wieku. Jeżeli mówimy o kołczanie, no to kołczany już w XVI-XVII wieku były otwarte.
kołczany przylegające do biodra. Bardzo łatwo było sięgnąć po strzałę, czy jadąc konno. Wiemy, że w okolicach biodra mamy kołczan, który jest stabilny. Wyciągamy strzałę. Z łubia możemy wyciągnąć łuk. Nakładamy to nacięciwe strzałę i można oddać strzał praktycznie w każdym kierunku, dlatego że łuki były łukami refleksyjnymi lub inaczej mówiąc wschodnimi, a jeszcze inaczej mówiąc kompozytowymi. Na wyposażeniu jeszcze często bywały nachajki, dlatego że lekka jazda czy w ogóle jeźdźcy wschodni nie używali ostróg, tak? Więc trzeba było czasami przyspieszyć konia i to dość znacznie poprzez użycie takiego elementu edukacyjnego, tak? Ale podejrzewam, że był też potrzebny do dyscyplinowania jasyru. Tak, jasyru. Michał wymienił nam broń zaczepną, ale też miał na sobie tatar. Czy każdy, jak to było, jeżeli chodzi o kałkan, bo chcę powiedzieć o kałkanie. Kałkan, czyli taka lekka tarcza typu wschodniego, używana przez wiele narodowości, w tym również i polskie jednostki kawaleryjskie, w tym na przykład pancernych. No, Tatarzy nie zawsze mieli kałkany, była to jednak dość droga, drogi element obronny. Tarczy, tak, ale tarcza bardzo przydatna, jeśli ci, którzy już tą tarczę posiadali, to czuli się bardzo bezpiecznie. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka konstrukcja, gdzie po środku mamy metalowe umbo. Wiadomo, że chroni, strzały się odbijają, czy cięcie szablą też od tego po tym spływa. Kosz był wykonywany z listewek, sprętów derenia albo wikliny, który był owijany w zależności od tego, czy to był model bojowy, czy paradny, zwykłą dratwą, zwykłą nicią lub na przykład też nićmi jedwabnymi. Były to przeploty co dwa i tych przeplotów, owinięć wokół tych prętów było od kilku, nawet do kilkunastu tysięcy. Powodowało to, że kałkan działał trochę jak imadło i gdy grot metalowy przechodził między tymi prętami, to te pręty już na promieniu drewnianym zaciskały się i praktycznie jeszcze, jak spojrzycie Państwo, tarcza jest wypukła, sferyczna, tak? I jeżeli jeszcze było jakieś odzież, jakaś ochronna, gdzieś kaftan pikowany czy tam watowany, no to te groty przechodziły przez tarczę, ale wystawały dosłownie na te 2-3 cm i praktycznie tarcza w sposób stuprocentowy chroniła wojowników tatarskich przed ostrzałem wroga. Również cięcie szablą nie powodowało, że ten kosz się rozlatywał, z powodu tego specyficznego splotu. Tak, kilku tysięcy przeplotów. Bardzo ciekawą bronią był łuk refleksyjny, tak? To jest, szczerze mówiąc, bardzo skomplikowana. Czytałem trochę o tym, to jest bardzo skomplikowana w konstrukcji swojej broń, tak? Jakbyś tak w paru zdaniach o tej specyfice tego łuku refleksyjnego wschodniego powiedział. Trudne zadanie, ciekawe pytanie, temat rzeka, bo praktycznie łuk występował pod każdą szerokością geograficzną, w każdej kulturze, w każdym regionie. My rozmawiamy o łukach tak zwanych refleksyjnych. Dlaczego? Dlatego, że po zdjęciu... Najpierw dlaczego? Skąd ta nazwa? Skąd ta nazwa? Po zdjęciu cięciwy, tak wygląda łuk z założoną cięciwą. Tak wygląda łuk bez cięciwy, a tak wygląda układ już z napiętym łukiem. Jak widzicie Państwo, ten łuk po zdjęciu cięciwy odgina się przeciwną stronę i wychodzi poza linię Majdanu i to jest tak zwany refleks i to powodowało, że przy nałożeniu cięciwy już mieliśmy pewną energię zgromadzoną w tym łuku
Dalej konstrukcja kompozytowa, czyli łuk zbudowany z kilku rodzajów materiałów. To jest wiele warstw na tym brzuźcu. Zgadza się. Na łuk składał się, jakby szkieletem był rdzeń drewniany albo bambusowy. Mhm. Od strony łucznika, czyli od strony brzuźcowej, były położone, zresztą tutaj widać ładnie, płytki rogowe, najczęściej bawoła wodnego. Jak pozyskiwano te płytki rogowe? To ścierano, czy cięto? Nie, dokładnie. Cięto róg. Wycięto z rogu pasek, który był oczywiście zgięty. Później na gorąco go prostowano, oczywiście szlifowano. I jeszcze od strony szkieletu drewnianej części żłobiono takie rowki i na części drewniane, i na części rogowej, żeby nie było przesunięcia się w pionie, i później to klejono wszystko klejami. Takim specyficznym klejem z ścięgien zwierzęcych, tak? Tak, albo kleje kostne, albo kleje rybie, no bo wtedy klejów epoksydowych na przykład nie było. Nie tak? Było. Więc, tylko kilka dni na wolnym ogniu wygrzewano tą ścięgna. Tak. I z tego był klej. Myślałem, że pada stwierdzenie, że kilka dni trwało klejenie tego łuku. No to myślałem się, że kilkanaście albo kilkadziesiąt. Kilka ładnych miesięcy. Produkcja takiego łuku trwała około roku czasu. Oczywiście u rzemieślników, u łuczarzy, producentów łuków, nie trwało to produkcja jednego łuku, tylko po prostu były sekwencje, tak? Przygotowywano poszczególne elementy, składano, klejono. Należy powiedzieć jeszcze, że tutaj mamy taki egzemplarz, oryginalny łuk, co prawda nie tatarski, nie krymsko-tatarski, tylko bardziej z pogranicza Mongolii i Tybetu, ale tutaj widzimy jeszcze drugą część zewnętrzną, tą od łucznika, czyli grzbietową, i tutaj były wyklejone, położone, spreparowane, później też tym samym klejem klejone ścięgna zwierzęce. To powodowało, że łuk pomimo niewielkich rozmiarów miał bardzo wysokie parametry techniczne. Był bardzo mocny i bardzo szybki, i prędkości wylotowe strzał były o wiele wyższe niż na przykład z drewnianych łuków, długich łuków angielskich. Czyli posyłał po prostu daleko strzała. Tak. Jako ciekawostka o rekordach, właśnie Turcy lubowali się w strzelaniu na dalekie odległości. Były to pojedynki jeden na jeden, dwóch łuczników rywalizowało między sobą. Nie było to do celu, tylko na odległość, jak najdalej. Każdy z nich miał dwóch sekundantów. Nasi tureccy przyjaciele powiedzieli, że oni mieli pierwszy profesjonalny klub sportowy w Europie i prowadzili zapiski tych pojedynków przez ponad 300 lat. Najdalsze strzały osiągały odległości ponad 800 metrów. Jeżeli będziecie Państwo w Stambule, to możecie nawet natknąć się na pewne takie, powiedzmy, pomniki upamiętniające najdalsze strzały. Z tego co pamiętam, 840 chyba 6 metrów na taką odległość strzelił Iskander Toskoparan. To był jeden z rekordowych strzałów. I teraz jak jesteśmy przy łuku, w jakich okolicznościach tego łuku używano, jaką on miał swoją rolę w tej taktyce wojowania tatarskiej? Łuk, jak wiemy, wypuszcza strzały na dosyć dalekie odległości, więc jest to broń zaczepna, nie do bezpośredniego starcia. I taktyka jednostek tatarskich polegała na szybkim przemieszczeniu się, na wciągnięciu przeciwnika w jakąś zasadzkę albo na pozorowaniu ucieczki, takiego odwrotu, i gdy przeciwnik dał się wciągnąć i uważał, że już ma przewagę i wystarczy tylko dogonić i dobić przeciwnika, to na przykład drugi albo trzeci oddział z okrążenia zaczynał atakować tyły wroga. Można porównać to do dzisiejszych czasów, jeśli odnosimy do takich jednostek specjalnych, tak? Jednostek szybkiego reagowania, gdzie trzeba się z lekkim sprzętem szybko przemieścić, zaatakować i szybko i błyskawicznie się wycofać. Najlepiej jeszcze przy okazji z jakąś zdobyczą typu jasyr. Ale też osłonić się podczas ucieczki, bo nie wiem, czy to rzeczywiście tak było, że strzelano do tyłu
podczas ucieczki. A to jest typowy strzał, znaczy typowy strzał dla szerokiej rzeszy ludów koczowniczych. W łucznictwie przyjęła się nazwa strzał partyjski, który polega na tym, że odjeżdżamy, czy uciekamy, albo powiedzmy się wycofujemy w sposób uporządkowany w miarę. Odwracamy się do tyłu i oddajemy strzał. Często jest to przedstawiane w ikonografii, czy w źródłach historycznych. Takie strzały praktycznie w każdym regionie, gdzie występował, czy dominował łuk refleksyjny, to mamy takie przedstawienia łuczników strzelających do tyłu. No i oczywiście Tatarzy też wykorzystują takie strzelanie, dlatego że dobrze wyszkolony koń łucznika konnego jest, nie powoduje się nim, czyli nie kieruje wodzami, tylko od dosiadu i od balansu, dwóch rąk do oddawania strzałów, więc możemy się odwrócić do tyłu, ostrzeliwać się, czy obronnie się odstrzeliwać i oddalać się, albo wciągać przeciwnika w zasadzkę. To jest ten pierścień na twoim kciuku. A tak sobie poprawiam po polsku pierścień łuczniczy, który też nazywa się, mówimy na niego zekier. To z turecka zygher, czyli nazwa pierścienia łuczniczego, który chronił kciuki, kciuki łuczników, dlatego że wielu łuczników, znaczy tutaj też jest dyskusja, od razu zaznaczmy, że nie ma zbyt wielu źródeł, już nie mówię tatarskich, ale w ogóle dotyczących techniki strzelania z łuku na terenach I Rzeczypospolitej. Dlatego, że często używane były zekiery skórzane, więc one do naszych czasów nie przetrwały, więc nikt tego nie odnalazł, nie opisał i nie odtworzył. Z drugiej strony pokazywane są zekiery w źródłach historycznych tureckich, perskich, w krajach arabskich, tatarskich, gdzie używano takich łuków, jak używali Tatarzy, czy polskie jednostki lekkiej jazdy. Stąd należałoby wnioskować, że na terenach I Rzeczypospolitej też strzelano z kciuka. A strzelanie z kciuka różni się od strzelania z trzech palców tym, że cięciwa łuku jest naciągana nie trzema palcami, tylko kciukiem. Palec wskazujący nam blokuje, to już może pokażę razem ze strzałą, palec wskazujący dociska i blokuje strzałę i to powoduje, że jadąc konno, będąc w ruchu, czy odwracając się w różnych kierunkach, mamy strzał ustabilizowany. Tak, ona jest dociśnięta i ustabilizowana. Można oddawać strzał jadąc konno. Angielscy łucznicy nie musieli takiej techniki używać, dlatego że byli spieszeni, stali statycznie, można było trzy palce przymierzyć. Technika z trzech palców jest z zasady trochę łatwiejsza, dlatego że wystarczy rozluźnić palce i cięciwa nam schodzi i oddajemy strzał. Technika tak zwana wschodnia czy zekierowa jest trochę trudniejsza, gdyż mamy taki chwyt zamknięty, palce są skrzyżowane. I żeby strzał był precyzyjny, żeby był perfekcyjny, no to cięciwa musi idealnie nam wyskoczyć pomiędzy dwóch palców. A to wymaga trochę włożenia, trochę pracy i trochę treningu. Co jeszcze na wyposażeniu? No, trzeba było na czymś jechać. No, konie tatarskie mniejsze, bardziej zwinne, wytrzymałe, tak zwane bachmaty. Na tych konikach siodła też w typie wschodnim z wysokimi łękami, przedni i tylny wysoki łęk, konstrukcja ławkowa powodowało to, że można było bardzo stabilnie oddawać strzały albo ciąć szablą konno, gdzie można było się trochę zaprzeć, tak jakby podnosząc się podczas walki. Nasi przodkowie, szlachta XVII-wieczna, król Jan III Sobieski, zakochali się w tej broni wschodniej, w kałkanach, mamy przecież w Muzeum Narodowym, czy w Muzeum Wojska Polskiego piękne kałkany paradne, którym obdarowywano się nawzajem, które nawet nasze poselstwa otrzymywały. Coś o tym opowiesz?
Spróbuję. Spróbuję. To znaczy przenikanie się elementów uzbrojenia czy pewnych nawet taktyki wojowania, bo oczywiście te pierwsze najazdy Tatarów powodowały duże zaskoczenie wśród wojsk korony i Polacy nie potrafili od razu odpowiadać i wojować w ten sposób. No, na przykład właśnie byli wciągani w zasadzki. Później z biegiem lat oczywiście zapoznawano się coraz dokładniej z tymi sztuczkami czy trikami taktycznymi i już potrafiono odpowiadać na nie. To też powodowało, że uzbrojenie się wymieniało i tak naprawdę znaczy Tatarzy na polskich ziemiach, Tatarzy już walczyli w bitwie pod Grunwaldem. Tak? Była jednostka dowodzona przez Dżelaladina, syna Hana, która wspomagała wojska litewskie. Szacuje się, że to była liczba około 300 jeźdźców. Później osadnictwo Tatarów występowała w mniejszym lub większym nasileniu na naszych wschodnich rubieżach. A już w czasy Jana III Sobieskiego i na przykład nadania ziemskie tutaj w naszym regionie, w okolicach Sokółki, miejscowości Bochoniki, Kruszyniany, no to tutaj jest największe chyba osadnictwo w XVII wieku. I te nadania ziemskie były w nagrodę za zasługi w walce już po polskiej stronie, a nie za, tak jak wcześniej przez 200 lat były najazdy. Ale chętnie szlachta pokazywała się na przykład sajdakami. Sajdakami, tak, oczywiście. Na salonach, no i to była jakby był znak pozycji wojskowej, że, tak? że jest wojownikiem, zawodowym żołnierzem. Z czasem też pojawiały się trendy w modzie, znaczy w tym nie jestem ekspertem, no ale wiem, że na przykład szarabary, czyli takie szerokie spodnie jeździeckie, które przyszły do nas ze wschodu, również od Tatarów, były używane i były cenione przez już szlachtę polską. W książce Jędrzeja Kitowicza o obyczajach w Rzeczpospolitej za czasów panowania Augusta II jest opis, jak już to XVIII wiek, to Polska raczej już świetność miała za sobą, ale nadal chętnie towarzysze pancerni, towarzysze husarscy pojawiali się na salonach z sajdakami. Kilkaset lat po wielkich zwycięstwach, tak. Już przegrywaliśmy od bitwy, już Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, ale ten nimb wojownika był w cenie i był on podkreślany właśnie. Tak, można powiedzieć, że w dużej mierze łuk refleksyjny, taki, którego używano przez ponad 200 lat, XVI-XVII wiek do połowy może XVIII, to już też jako broń myśliwska, to był wprowadzony głównie przez Tatarów, tak, do polskiego oręża. Jako broń oczywiście dodatkowa, posiłkowa, nie podstawowy element sztuki wyposażenia szlachcica czy pancernego w XVII wieku. Potrafiły strzelać z łuków również damy. Powszechne były zawody łucznicze wśród kobiet. Tak, to prawda. A wśród Tatarów zdarzały się, to znaleźliśmy też w źródłach, że zdarzały się, że kobiety wyruszały rzadko, ale też wyruszały na wyprawy wojenne. Więc obecnie łucznictwo konne jako sport, gdzie jest dużo kobiet i dziewczyn, to spina się, tak. To wszystko łączy się i historia toczy się kołem. Dziękuję Ci ślicznie. Zapraszam na premierę filmu do Warszawy. Nie konno, ale na pewno obiecujemy, że będziemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Jesteśmy w Radryżu z doktorem Andrzejem Gliwą, Narodowy Instytut Dziedzictwa, oddział Rzeszowie, tak? Dlaczego w Radryżu? Radryż jest takim unikatowym miejscem na mapie Polski południowo-wschodniej, gdzie zachowały się tradycje przekazów legendarnych i takich na wpół legendarnych dotyczących najazdów tatarskich. No i oczywiście też to słynne podanie o brance tatarskiej Marii Dubniewicz, która została wzięta w Jasser w 1672 roku
i uwaga, wróciła po 27 latach niewoli osmańskiej, tureckiej, cała, zdrowa. Podobno i podobno skarbu. Wzbogacona jeszcze do rodzinnej wsi. Ona, znaczy jest też miejscowa legenda, która mówi, że po śmierci jego i jej męża, jakiegoś urzędnika wysokiego, czy no w każdym razie człowieka majętnego, wróciła z częścią jego majątku do rodzinnej wsi. No ale tak naprawdę jej powrót był tylko możliwy dlatego, że kilka miesięcy wcześniej, przed jej powrotem, czyli w styczniu 1699 roku, doszło do zawarcia traktatu pokojowego Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim w Karłowicach, na mocy którego jeden z punktów tego porozumienia mówił o powrocie, wyzwoleniu tych jeńców, którzy byli w niewoli tureckiej. No i w tej grupie znalazła się Maria Dubniewicz, chociaż większość jeńców wtedy wyzwolonych pochodziła z ostatniego najazdu tatarskiego w XVII wieku, który miał miejsce w lutym 1699 roku, a więc już po zawarciu traktatu pokojowego polsko-osmańskiego. Ale mówisz o tym, że była żoną jakiegoś tureckiego urzędnika. Czyli chcesz powiedzieć, że jedna z branek, takich jak mieliśmy do czynienia w naszej etiudzie filmowej Jasyr, no tam zostali uwolnieni wszyscy, ale jeżeli by zostali pojmani i doprowadzeni na, doszłoby do sprzedaży ich do jako niewolników, to niektórzy mieli szansę, czy branka miała szansę zostać żoną. No, mamy przykład Roxolany, która została żoną Sulejmana, sułtana Sulejmana Wspaniałego, prawda? Trochę wcześniej, w XVI wieku. Takie przykłady. Także... Ale czy mamy też oczywiście przykłady na dużo gorsze traktowania, galerii, no tak, i tak dalej? Tak, no statystycznie pewno wyglądało to dużo gorzej, te losy przeciętnego brańca. Czyli większość raczej kończyła źle. Znaczy kończyła jako służba domowa, no piękniejsze kobiety trafiały do haremów. No niektóre właśnie mogły zostać żonami. Jak wielka to była skala, jeżeli chodzi o najazdy tatarskie? Jaki okres obejmowały, jak często się zdarzały i jak ucierpiała Rzeczpospolita od tego? Czy w ogóle cały rejon operowania Tatarów? Znaczy, generalnie jeszcze taka uwaga natury takiej ogólnej, że Polska południowo-wschodnia stanowi do chwili obecnej taki unikatowy obszar w skali całego kraju, w obecnych granicach państwa polskiego, gdzie, no, gdzie mamy do czynienia z tradycją, z przekazami, no i z tym doświadczeniem historycznym dotyczącym najazdów tatarskich. To jest jedno. W skali całego kraju. Tylko tu jest to zachowane tak intensywnie. Te świadectwa. Te świadectwa. Tak jak też ta cerkiew obronna i oczywiście, podania, o których... Ona nie stoi tutaj bez powodu właśnie i szereg innych tego typu warowni tak zwanych chłopskich, którymi były kościoły, cerkwie, a nawet żydowskie bużnice. Więc cały krajobraz historyczny miał jakieś cechy, no budowle były inkastelowane, czyli przystosowane do obrony, głównie przed zagrożeniem właśnie tatarskim, które było stałe, permanentne i dotyczyło zagrożenia egzystencjalnego, nie dla państwa, ale dla ludzi. Dla szlachty, dla chłopów, dla mieszczan z mniejszych ośrodków miejskich. Stąd to zagrożenie było powszechne, no i rzutowało na właśnie ten problem Jasyru, o którym tutaj Sławku wspomniałeś. Którym nakręciliśmy film, etiudę filmową Jasyr. Pod tytułem Jasyr, tak. No i teraz tak, żeby w ogóle powiedzieć, dlaczego my się tym zajmujemy. Skali, tak, o skali, skali. Tego procederu, tego zjawiska historycznego. O nim w ogóle nie mówimy. Znaczy, większość społeczeństwa polskiego nie ma pojęcia. Nie uczy się o tym w szkole, w tej edukacji na poziomie podstawowym, średnim. W szkołach wyższych też jakoś ten problem najazdów gdzieś tam ginie. Więcej mówi się o potopie szwedzkim. No, Tatarzy są, ale generalnie nie są jakby... Gdzieś to w legendach. Nie są groźni. Czasem w filmie pojawiają. To są jakieś barbarzyńskie, no bardzo słabo uzbrojone oddziały, które wpadały, wypadały i generalnie nie stanowiły żadnego zagrożenia dla państwa. No w rzeczywistości dla ludności było to zagrożenie, tak jak mówię, egzystencjalne. Teraz co do skali, bo skala jest właśnie taka zatrważająca i tutaj taki przykład porównania, które jakby mówi,
pokazuje dokładnie, jaki wielki był to problem. Od końca XV wieku, kiedy te najazdy się zaczynają na tereny południowo-wschodnie, tereny państwa polsko-litewskiego, czy wcześniej korony Królestwa Polskiego, do schyłku XVII wieku, czyli do tego najazdu, o którym mówiłem wcześniej, z lutego 1699 roku, Tatarzy porwali z terenów, tylko mówię tutaj o państwie polskim, około 1 200 000 Brańców. W skali Europy Środkowo-Wschodniej to było około 2 400 000 ludzi, czyli mniej więcej, może troszkę mniej niż 2,5 miliona. W tym okresie od końca XV wieku do schyłku XVII i w tej, mówię tutaj o terenach państwa moskiewskiego, a także oczywiście Rzeczypospolitej i państwie, Królestwie Węgier, no później Imperium Habsburgów. To jest ten teren, gdzie Tatarzy mieli tą swoją strefę brania niewolników. Ona jest określana w literaturze zachodniej jako strefa niewolnicza, slaving zone. I ta liczba, o której tutaj powiedziałem, czyli te 2,5 miliona, może troszkę mniej, przewyższała współczesną liczbę, statystykę niewolników afrykańskich wywożonych z Afryki do obu Ameryk. Właśnie w tym samym okresie. No, w tym samym okresie, czyli właśnie do końca XVII wieku. Bo później, w XVIII wieku, mamy szczyt, pik jakby tego handlu czarnymi niewolnikami i on jest dużo większy, już tam sięga 6-7 milionów. Ale w tym okresie nowożytnym, czyli od końca XV wieku do schyłku XVII wieku, proceder porywania ludzi w jasyr przez Tatarów miał większą skalę niż transatlantycki handel niewolnikami, czarnymi niewolnikami z Afryki. Powstaje pytanie. Rzeczpospolita u szczytu potęgi, XVI wiek, najlepszy czas dla naszej w ogóle państwowości, jeżeli tak można powiedzieć, ale dla naszego narodu. Jesteśmy kluczowym czynnikiem na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Rozgrywamy wszystkie batalie, bitwy na naszą korzyść. Pod Chocimiem pokonujemy 100-tysięczną armię turecko-tatarską. 1621, tak? A Kantymir Muza wpada z 6 000 ludzi, ordyńców na koniach, na lekko i czyni spustoszenia, bo zaraz powiesz o tym, o to cię poproszę, jak na przykład na ziemi przemyskiej, dla przykładu ziemia przemyska, Sanocka, tylko niewielki teren Rzeczpospolitej, ile setki miejscowości zniknęło, ile ludzi, ile tysiące ludzi zostało porwanych. Co powodowało, że Rzeczpospolita nie radziła sobie z tym problemem? Nie radziła sobie, czy też nie było, czy też Tatarzy może mieli jakiś specyficzny sposób działania, który pozwalał im na taką dysproporcję, bo to jest takie no, przejmujące, że na tym polu, przynajmniej na tym polu ponosiliśmy takie fiasko, czy też nie radziliśmy sobie. Nie wiem, nie radziliśmy sobie, czy nie można sobie było poradzić. No jest to bardzo ciekawe pytanie i złożone, na które można, no trudzą się historycy, nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Rzeczpospolita, jak mówisz, stojąca u szczytu swojej potęgi militarnej, gospodarczej, demograficznej, tego potencjału, nie radziła sobie zaledwie z 2 000 lekko uzbrojonych ordyńców na tych swoich niewielkich bachmatach, równocześnie gromiąc sąsiadów, prawda, Szwedów, Moskwę. No ja też się nad tym bardzo długo zastanawiałem i wydaje mi się, że... To zanim przejdziemy do rozwiązywania tej zagadki, to podaj parę przykładów z ziemi przemyskiej, sanockiej, historycznej ziemi przemyskiej i sanockiej, bo posługujemy się tym nazewnictwem w kontekście historycznym. Tak. Takich, które pokazują skalę tego najazdu z 1624 roku, bo, że tak powiem, najbardziej w kość dostaliśmy podczas tego roku. No, skala zniszczeń była zatrważająco wysoka. No, podam tylko kilka liczb tutaj. Na terenie ziemi przemyskiej Tatarzy najechali, spustoszyli co najmniej 403 wsie. To jest, wtedy istniało na terenie ziemi przemyskiej 931 wsi, czyli ponad 40% zostało spustoszone. Na terenie ziemi sanockiej jeszcze gorzej ta statystyka wygląda, bo spustoszyli ponad 330 wsi na 461 istniejących, więc 68% wszystkich. Co do gospodarstw kmiecych, które stanowiły jakby bazę ekonomiczną, rolniczą
obydwu ziem. Na terenie ziemi przemyskiej było to ponad 3 tysiące gospodarstw kmiecych, a na terenie ziemi sanockiej było to 2,5 tysiąca gospodarstw kmiecych, co odpowiadało mniej więcej w przypadku ziemi przemyskiej około 20% wszystkich istniejących gospodarstw kmiecych w tym czasie. Na terenie ziemi przemyskiej było to, ziemi sanockiej było to trochę więcej, jakieś 25-30%, nawet można tak to szacować. Więc no, poprzestając tylko na tych wyjściowych, na tych najważniejszych danych, można powiedzieć, że w ciągu kilku dni najazdu, bo ten najazd trwał zaledwie to była duża tydzień, dynamika. Spustoszyli dużo więcej niż na przykład, to już teraz trochę wychodzę naprzód, niż na przykład oddziały szwedzkie podczas potopu były w stanie zniszczyć. Na przykład w Wielkopolsce powiaty znajdujące się w obrębie województwa kaliskiego, gdzie niszczyli około 100, 150, 200 łanów w dwóch, trzech powiatach, no praktycznie na całym terenie województwa kaliskiego, więc w ciągu 3 lat okupacji. Tutaj mamy kilka dni. Kilka dni. Całkiem niewielką liczbą. No, byli skuteczni. Mówię o 2-3 tysiącach jeźdźców, maksymalnie no 4 w porywach, którzy operowali na terenie obydwu ziem. Właśnie w czerwcu 1624, zaledwie przez, można powiedzieć, kilkadziesiąt godzin, bo już jeśli tak przeliczamy na godziny, to było raptem kilka dni. To w takim razie, kim byli Tatarzy? Powstaje takie pytanie. Może przybliżmy, skąd się wywodzili, gdzie mieszkali, jak byli zorganizowani. Na początek społecznie, potem pomówimy o tej organizacji wojskowej, ale teraz tak, gdzie, jaki obszar zajmowali Tatarzy i jak tam się znaleźli? Czy Tatarzy, którzy zagrażali Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym, czyli od końca XV wieku poprzez XVI, cały XVII, chociaż jeszcze w XVIII wieku był ostatni najazd tatarski, to jest taka ciekawostka, w 1769, no ale to na marginesie, mieszkali zasadniczo na terenie Półwyspu Krymskiego, czyli na terenie państwa, które się nazywało Hanatem Krymskim i było zależnym taką jednostką państwową, podmiotem państwowym, które było zależne od Imperium Osmańskiego, a część południowa tego... Tak, a część południowa generalnie wchodziła w skład administracyjnie, podlegała państwu osmańskiemu. Z tym, że trzeba też jeszcze brać pod uwagę to, że właśnie w latach 20. na przykład szczytowy punkt tego zagrożenia to stanowi ten najazd 1624 roku. Ten najazd nie przeprowadzali Tatarzy z Krymu, tylko Tatarzy z Budżaku, którzy byli w opinii takiej ogólnej mieszkańców tych naszych terenów właśnie w okresie nowożytnym bardziej groźni, bardziej dzicy. Nazywano ich po prostu czarnymi Tatarami. Oni nie mieli zupełnie żadnej broni palnej w odróżnieniu od Tatarów z Krymu, którzy mogli mieć nawet artylerię, niewielkie jednostki. Były takie, zwłaszcza gdy brał udział w tych wyprawach, brał na przykład Han Krymski osobiście, to ta artyleria niewielka mogła być. Nie mieli żadnej broni palnej, posługiwali się bronią typu... Ale o broni będzie później. Teraz społecznie jak byli zorganizowani? No, czy to był lud koczowniczy? Tak. Wszyscy byli koczownikami? Bo ja rozumiem, że oni nie siedzieli na koniu cały rok i nie grabili, tylko też musieli się czymś innym zajmować. To się zgadza. Z tym, że musimy tutaj odróżnić tych Tatarów z Krymu, którzy byli społeczeństwem w większości osiadłym, którzy prowadzili działalność rolniczą, handlową, nie w sensie handlu żywym towarem. I jeśli mówimy o Tatarach z Budżaku, o tych koczownikach, sensu stricte, bo faktycznie oni mieli wtedy prowadzili jeszcze tryb życia w pełni, można powiedzieć, koczowniczy. To oni stanowili to zasadnicze zagrożenie w większości na przestrzeni całego XVII wieku. To oni byli groźniejsi, można powiedzieć, jeśli by już tak tutaj oceniać te dwie jakby kierunki zagrożeń, czyli od Tatarów z Budżaku. No i ci Tatarzy z Budżaku oczywiście to byli poddanymi Turków osmańskich, którzy się tam osiedlili właśnie między ujściem Dniestru a ujściem Dniepru, czyli na tych stepach akermańskich. Sandżak Akermański pod koniec lat 30. XVI wieku. I od tego czasu tam bytowali.
I później, gdy stosunki polsko-tureckie uległy pogorszeniu, no oni byli wykorzystywani na przykład w latach 20. w czasie tej wojny, można ją nazwać wojną, rodzajem wojny zastępczej, proxy war między Imperium Osmańskim a Rzeczpospolitą, kiedy Tatarzy i ci z Krymu, i ci z Budżaku szczególnie byli jakby kierowani na tereny Rzeczypospolitej, a z drugiej strony Kozacy, Zaporoscy też przy udziale, można powiedzieć, częściowo jakiejś ukierunkowaniu byli kierowani na posiadłości czarnomorskie Turków Osmańskich i palili osady nadmorskie nad Morzem Czarnym. No, łącznie z całym Stambułem. A jak znaleźli się na tych terenach Tatarzy? Skąd oni się wywodzili? Może wcześniej, czyli wieki, wieki wcześniej? No tak, no bo orda krymska i wszystkie te ordy, które bytowały na północnych pobrzeżach Morza Czarnego, były, pochodziły, wywodzą się z tego pnia no, tego imperium Dżingis Hana. Później oczywiście, gdy z niego wyodrębniły się tam inne jednostki państwowe, Złota Orda, i po upadku Złotej Ordy to się dzieliło jeszcze na mniejsze hanaty. Hanat Astrachański, czyli hanat Kazański. Można powiedzieć, że są pozostałością po imperium Dżingis Hana, tak, tak. No i oczywiście styl działań, kultura strategiczna, militarna, korzeniami sięga do działań, do stylu prowadzenia wojny w stylu tatarskim. Oczywiście nie jest to tożsame, ta wojskowość tatarska z XIII-XIV wieku, a wojskowość tatarska z epoki nowożytnej. Są pewne zmiany, to oczywiście też się w jakiś sposób rozwijało. Pewne rozwiązania, tak. I oczywiście to był taki system adaptacyjny, który musiał jakoś odpowiedzieć na to, że sąsiedzi z północy, czyli Habsburgowie, Rzeczpospolita, Moskwa, no to byli ludzie, to były cywilizacje osiadłe, nienomadyczne, które miały przewagę i populacyjną, i też technologiczną, czyli mieli też broń palną. No i Tatarzy musieli jakoś na to odpowiedzieć. No i znaleźli wytrych, czy też jakiś sposób na obejście tej przewagi technologiczno-militarno-gospodarczej sąsiadów z północy, czyli tych państw chrześcijańskich, wymyślając coś takiego jak maniera wojny tatarskiej, czyli system działań opierający się na, przede wszystkim na działaniach asymetrycznych, które były połączonych dzisiaj w terminologii. Tak, połączonych z taką manierą właśnie działań nieliniowych, ale w podwójnym znaczeniu, czyli przestrzennie, nie było jednolitych linii frontu, czy jakiejś tam styczności bojowej, tylko penetrowanie głębokie terenów przeciwnika, bardzo szybkim ruchu, duża mobilność. Zima wróciła na Podkarpacie, ale damy radę, nie? Tatarzy działali też w okresach zimowych i to doskonale. No były najazdy, tak? Organizowane w lutym, przy trzaskającym mrozie, przy roztopach, różnie. Radzili sobie w każdych warunkach. Nie tylko na wiosnę, w lecie, ale też zimą. Dwa przykłady. Luty 1626, Orda Krymska z hanem Dżanibegiem Gerejem, jak dobrze pamiętam, i ostatni najazd tatarski w XVII wieku, w lutym 1699 roku, pierwsza połowa lutego, przy topniejącym śniegu, ale też przy dosyć mroźnej pogodzie w tej przygotowywawczej fazie najazdu. Więc gdzie spali w zimie? W namiotach? W tych swoich jurtach? Tak, spali na otwartym terenie, no bo przecież jak się przemieszczali, to też przecież nie spali w hotelach, prawda, czy w pensjonatach na terenie Mołdawii, czyli przez dzikie pola przechodzą. Spali, ale tam jeszcze nie no mieli, było... mieli takie nakrycia ze skór, niektórzy mieli namioty, ta wyższa kadra dowódcza, prawda, Gazi Gerej na przykład, no to na pewno mieli jakieś namioty, ale generalnie obywali się bez dachu nad głową, nawet w okresie zimowym, byli do tego przystosowani. I się, no i przy tym bardzo szybko się przemieszczali, więc stanowili no, zagrożenie bardzo, bardzo, bardzo duże. No i to też był element tych działań asymetrycznych, czyli zaskoczenie
operacyjne, czy nawet strategiczne dowództwa polskiego i zaskoczenie przede wszystkim ludności cywilnej, bo ona była celem ataku. Wyłania. Nie wojsko koronne, nie wojska powiatowe, nie wojska prywatne, tylko ludność cywilna. Można nawet żywy towar. Unikali w ogóle wojska. No właśnie, tak, dokładnie tak. No bo oni byli słabsi militarnie, prawda? Oni o tym wiedzieli. Wiedząc tak, o tym, to jest najważniejsze, że nie... militarnie byli słabsi. Tak, i wiedząc o tym, unikali za wszelką cenę kontaktu bojowego. Uchylali się. Szukali przewagi po prostu. Tak, i o tym świetnie napisał w swoim dziele Wir Konsili, czyli mąż radny, Andrzej Maksymilian Fredro, kasztelan lwowski, który w latach 70. napisał ten swój traktat i opisuje w jednym fragmencie działania sił tatarskich, właśnie nie opisując to jako działania asymetryczne, ale wymieniając szereg cech charakterystycznych dla tego typu prowadzenia wojny, którą kilkanaście lat później hetman Wielki Koronny Stanisław Jan Jabłonowski nazwał manierą wojny tatarskiej. A klucz tego systemu były działania asymetryczne i działania w sferze kognitywnej, czyli dezinformacja, wprowadzanie w błąd, oszukiwanie, tak zwana chytrość, prawda, militarna. Co jest cechą charakterystyczną ogólnie stepowej cywilizacji koczowniczej, Tatarów, Mongołów szerzej biorąc. No i ten odłam... W części przejęła wojskowość rosyjska, ale o tym porozmawiamy. Jak się wydaje, tak. Jest coraz odcinku. Bardziej widoczna. A propos tej wojskowości tatarskiej, jak byli wojskowo zorganizowani? Czy to było wojsko najemne, czy oni otrzymywali żołd, czy to było charakter pospolitego ruszenia? Jak byli zorganizowani wojskowo w taki sposób skondensowany, jakbyś nam wyjaśnił? No, generalnie większość Tatarów, którzy tutaj najeżdżali granice Rzeczypospolitej, brali ludność w jasyr, to było tak zwane właśnie pospolite ruszenie, czyli ludzie, którzy na co dzień, można powiedzieć, jeśli chodzi o Krymców, nie zajmowali się wojaczką, nie byli to zawodowi profesjonalni żołnierze, ale kierowani byli przez kadrę dowódczą, taką już profesjonalną, czyli właśnie oficerów, komendantów tatarskich, murzów tatarskich. Ale jeśli chodzi o budżackich, no to generalnie, jak kronikarze pisali, różni, włoscy, polscy, weneccy, niemieccy, którzy bywali na Krymie w XVI-XVII wieku, napisali, że generalnie główny wpływ jakby źródła dochodów opierają się na handlu żywym towarem. Więc generalnie to byli profesjonaliści. Tylko że można ich określić, że no generalnie ci na Krymie też prowadzili jakieś gospodarstwa hodowlane, bydło hodowali, podstawę ekonomiczną, jakieś rolnictwo, a dodatkowo, tak. A ci tak. Opierali tylko na... A Tatarzy z Budżaku generalnie... Czyli tacy piraci. No można tak powiedzieć i to miało swój odpowiednik w ówczesnym Morzu Śródziemnym, gdzie grasowali ci marynarze, piraci berberyjscy z północnych wybrzeży Afryki, z Algieru. Dzisiejszej na przykład Tunezji też, gdzie no, mieli swoje bazy i też prowadzili działania, które można nazwać asymetrycznymi, tylko że atakowali pasażerów, statki handlowe, zaczynali linie komunikacji, które pływały handlowe. Po Morzu Śródziemnym. No i oczywiście atakowali jednostki chrześcijańskie. Jak nazywali się poszczególni dowódcy, od najniższego szczebla do najwyższego? No to tutaj jakby dochodzimy do wątku tej struktury organizacji tych sił militarnych ord tatarskich. I tu można powiedzieć, że generalnie opierało się to na systemie, który sięgał swoimi korzeniami jeszcze czasów mongolskich, tatarskich, czyli tym systemie dziesiętnym. Czyli 10, 100, 1000 i 10 tysięcy. Czy relacje, czy wzajemne relacje mieszkańców Rzeczpospolitej, Polaków z Tatarami były zawsze oparte tylko na tym procederze najazdów, czy były też i pozytywne przykłady? No jeśli popatrzeć na to z punktu widzenia takiego politycznego, no to można powiedzieć o okresie właśnie potopu szwedzkiego, czyli połowa XVII wieku, kiedy Hanat Krymski po ataku Moskwy na rozpoczęciu wojny w 1654 roku przeciwko Rzeczypospolitej, no chodziło o Ukrainę, połączone to było oczywiście z rebelią kozacką Bohdana Chmielnickiego, to stali się naszymi sojusznikami, więc doszło do zawarcia formalnego sojuszu
chyba na wiosnę 1654 roku z Hanatem Krymskim i od tego czasu przez kilkanaście lat, aż do 1667 roku, no bo to rodzaj Wandruszowie, to była ta data graniczna, oni byli sojusznikami i to wiernymi Rzeczypospolitej i pomagali nam militarnie w różnych bitwach z Kozakami, z Rosjanami. No, były też próby, żeby wykorzystywać ich przeciwko Szwedom. Generalnie ten okres był takim, można powiedzieć, wyjątkowym czasem, kiedy ordyńcy nie byli uważani za wrogów, chociaż generalnie, no wiadomo, nawet wtedy dopuszczali się brania jasyru, no, będąc na terenach na przykład Ukrainy, czy województwa brosławskiego, Podola. Mimo wszystko to ukierunkowanie na no chcieli zawsze ten jasyr wziąć, nawet wtedy, kiedy nie mogli, albo był zakaz oficjalny władz elity, władz Hanatu Krymskiego, czy władz tureckich. Różnie to mogło być. W każdym razie, jeśli chodzi o te stosunki takie międzyludzkie, no taki, no, na takim poziomie kontaktów międzyludzkich, no to one były, można powiedzieć, często poprawne, bo Tatarzy uchodzili za ludzi prawnomównych, dotrzymujących słowa. Słowo znaczyło czasem nawet więcej niż jakiś dokument podpisany. Generalnie, jeśli Tatar coś przyrzekł, to no, było to wykonywane no, w różnych aspektach, czy jakichś kontaktów handlowych, czy jakichś innych, nie wiem, interakcji społecznych między ludnością, czy reprezentantami państwa Hanatu Krymskiego, którzy tu przyjeżdżali w różnych, czy dyplomatycznie, czy handlowe jakieś kontakty. Więc generalnie jakiejś takiej wrogości nie było, takiej zapiekłej. Bardzo ciekawym wątkiem, aczkolwiek pewno mało znanym, jest instytucja, czy zjawisko tak zwanego pobratymstwa. I to dotyczyło szlachty, czy wyższych warstw społecznych, zarówno społeczeństwa krymskiego, krymsko-tatarskiego i szlachty Rzeczypospolitej. Na czym to polegało? Szlachta, czy jacyś wybrani przedstawiciele rodów szlacheckich, mieli kontakty z Tatarami, czy w efekcie jakichś negocjacji, czasem jakichś bitew, po bitwach rozmawiali ze sobą, handlowali i wtedy dochodziło do zbratania się wybranych przedstawicieli tych rodów. No i po prostu przysięgali sobie przyjaźń, że będą sobie pomagać, jeśli zajdzie taka potrzeba. No i to świadczy o tym, że nie było takiej wrogości takiej wpisanej na stałe w te kontakty międzyludzkie. Chcesz powiedzieć, że polski szlachcic zawierał takie indywidualne przymierze z jakimś Tatarem? I nie tylko tutaj, bo to pobratymstwo też miało jakby szerszy wymiar. I zdarzało się też z Tatarami na przykład z Wielkiej Ordy, czyli jeszcze mówię tutaj o XV wieku. I oni nawet takie rzeczy, znaczy właśnie to pobratymstwo, wtedy tam jakoś inne terminy wchodziły. Nie znam terminu tatarskiego, tego zjawiska. Z Genuańczykami, z Włochami, którzy mieli kontakty handlowe nad Morzem Azowskim na przykład, prawda? Bo tam sięgała Wielka Orda Tatarska. Więc to nie było zjawisko typowe tylko dla Rzeczypospolitej, ale takie szersze, można powiedzieć, tutaj w basenie. Byli obywatelami świata. No, można tak powiedzieć. I także to jest dowód na to, że Tatarzy nie zawsze byli uważani za takich jednoznacznych wrogów rodzaju ludzkiego, no ale generalnie w takim potocznym podejściu chłopów, ludności, która no, stawała się głównymi ofiarami no tak, działalności, no to był jednoznacznie negatywny obraz, więc można powiedzieć czarna legenda. To widać w tych wszystkich podaniach, legendach o Tatarach, o których też pewno będziemy potem mówić nieco więcej.